Księże profesorze, dzieło intronizacji Chrystusa Króla, właśnie w samej nazwie pojawia się słowo intronizacja. Stąd moje pytanie, czy Chrystus jest królem, czy potrzeba go dopiero intronizować, ogłaszać królem? Chrystusa na pewno królem ogłaszać nie trzeba, bo jest ogłoszony w Ewangelii. Na początku, w chwili, gdy trzej mędrcy udają się oddać mu pokłon, szukają króla i oddali mu pokłon jako królowi, dając równocześnie królewskie dary. Jest to część liturgii, część doświadczenia Kościoła w ciągu wieków, bo święto objawienia pańskiego, w czasie którego wspomina się to wydarzenie, jest jednym z najstarszych świąt kościelnych. Drugi element, który znamy z Ewangelii, to jest męka według świętego Jana. Chrystus jest przedstawiony jako król, począwszy od wjazdu uroczystego królewskiego do Jerozolimy, aż po napis, który umieszczono na krzyżu, Titulus Crucis, Jezus Nazareński, król żydowski. Więc idea króla jest podstawowa i Kościół nie ma kompetencji, że tak powiem, żeby ogłaszać to, co Chrystusowi należy się na mocy jego natury, prerogatyw wiecznych. Problemem jest uznanie tej królewskości i wprowadzenie jej w życie z naszej strony. I właśnie w słowie intronizacja, tak jak ono się pojawiło, bo trzeba pamiętać, że jest to słowo w języku kościelnym, teologicznym, liturgicznym stosunkowo młode, bo pojawiło się właściwie na początku XX wieku, a właściwie w czasie I wojny światowej. Słynny propagator kultu Najświętszego Serca Jezusa, ojciec Mateo Crowley-Bowley, zaproponował to słowo najpierw jako intronizację w rodzinach. O co chodziło? O to, żeby rodzina żyła pod panowaniem Chrystusa. Element zewnętrzny to umieszczenie w głównym miejscu w domu, najważniejszym, najbardziej dostojnym obrazu Najświętszego Serca, wspólnie odmówiony akt ofiarowania i potem życie przekładające się, wyrażające przyjęcie tej zasady Chrystusa. Głównie miłość, ale także walka z grzechem, nawrócenie, wynagrodzenie, a więc wszystkie te elementy, które do tego zmierzają. A więc w idei intronizacji mamy przede wszystkim nie ogłaszanie Chrystusa królem, ale przyjęcie tego faktu, że on królem jest i wyrażeniem go w życiu. Z biegiem czasu narodziła się idea, poszerzyła się ta idea intronizacji z tego wymiaru rodzinnego na wymiar narodowy, na wymiar taki społeczny. Znamy w okresie międzywojennym, na przykład w Belgii, takiej intronizacji dokonano. No jest problem taki kontrowersyjny trochę, że czasami domaga się pewne nurty, te opowiadające się za intronizacją, no, szukają tego wymiaru politycznego, także tego kultu, a więc zaangażowanie odpowiednich władz, by to był akt także publiczny, akt związany ze sprawowaniem władzy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym w tej materii, bo akt duchowy, który my prezentujemy i patrzymy na królowanie Chrystusa, musimy ciągle pamiętać o tym zdaniem, które sam Pan Jezus mówi. Królestwo moje nie jest z tego świata. A gdy przyszli obwołać go królem po cudzie, którego dokonał i chcieli jego ziemskiego panowania, świadkowie tego cudu rozmnożenia chleba, Pan Jezus oddalił się od nich. No, są to wymowne rzeczy. No właśnie, idea królestwa, które prezentuje Jezus Chrystus, tego Królestwa Bożego, które ma być w nas i pośród nas, zdaje się być zupełnie inna. Nie wiem, czy ksiądz profesor ma też takie wrażenie. Na przykład obrazy, które ruch intronizacyjny prezentuje, jak Chrystus w majestacie siedzący na tronie z berłem, w koronie pięknej, czasami nawet w triarze. Czy o to chodzi, żeby rzeczywiście przybierać Chrystusa w ten sposób? Przecież Chrystus jako król ukazany jest na krzyżu z przebitymi dłońmi i w koronie, ale z cieniowej. No właśnie, no w każdym z nas, zresztą to jest moim zdaniem nie tylko pokusa kościelna, bo to jest dzisiaj pokusa także polityczna tak zwanego bizantynizmu. Więc Chrystus Pantokrator, Chrystus Władca, Chrystus w uroczystych szatach. Często popełnia się ten błąd, bo nie zauważa się tego, że nawet w Bizancjum, gdy Chrystus był przedstawiany jako w majestacie,
Chrystus Pantokrator, Chrystus Władca, to był w szatach kapłańskich. Nie w szatach Bazileusa, cesarza bizantyjskiego. Do tego mamy no, jeszcze tą bizantynizację polityczną, która dzisiaj się dokonuje. No bo to tak, jeśli patrzymy na doświadczenia polityczne współczesnej Europy, także współczesnej Polski, to tych tendencji bizantyzynizujących w prawie, w podejściu do prawa zwłaszcza, to mamy dużo, więc to jest taki moim zdaniem duch czasu. Natomiast my musimy pamiętać po pierwsze, królowanie Chrystusa objawiło się w najwyższy i specyficzny sposób na krzyżu w koronie cierniowej. Jak teologowie, na przykład święty Tomasz z Akwinu ładnie mówi, Chrystus idzie na Kalwarię i niesie swoje berło, czyli krzyż. To jest jego krzyż, jest jego berłem, a korona cierniowa jest koroną właściwą. Bardzo pięknie wyrażała to tradycja Kościoła. Nie miałem już okazji, żeby o tym powiedzieć, ale myślę, że to jest ważny wątek, żeby zauważyć. W średniowieczu, gdy rodzi się kult Najświętszego Sakramentu, taki publiczny, to był kult królewski. W czym się on wyrażał? Monstrancje stawiano na tronie. I uznaniem Chrystusa za króla była adoracja. Adoracja, uwielbienie Najświętszego Sakramentu jako uznanie królewskiej władzy w tym wymiarze duchowym, potem by ją przenieść na życie publiczne i wyrazić ją potem jako konsekwencję, tak jak msza święta mówi, no idźcie i czyńcie to, co tutaj doświadczacie. Czyli od takiej praktycznej strony, kiedy przyjmuję ja osobiście Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela, to w moim życiu codziennym powinno się to odbywać. Wyrazem tego zewnętrznym powinien być właśnie czas na adorację Najświętszego Sakramentu. No i co jeszcze? Jak ja mam żyć jako chrześcijanin, żeby rzeczywiście to królestwo zaczęło się rozszerzać we mnie, wokół mnie, w środowisku, w którym jestem? Nie jest to banalne, ale musimy wrócić do początku. Królestwo Chrystusa i wypowiedzenie, wyrażenie Jego królowania w naszym życiu to jest prawda i miłość. Te dwie rzeczy, które są jakby dwoma takimi ogniskami elipsy w życiu chrześcijańskim. Z jednej strony prawda, z drugiej strony miłość. Bardzo ciekawie rozwijał się kult Najświętszego Serca właśnie w ostatnim stuleciu. Gdy patrzymy uważnie, jak on przebiega, no to mamy te wszystkie elementy takie, jak jeszcze Pius XI ogłasza w encyklice Quas Primas, czy w encyklice potem Miserentissimus Redemptor, o wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu Jezusa. Tam jeszcze są liczne te wątki takie, nazwijmy to społeczne, takie zaangażowanie, odwołanie się do władców, do różnych stanów, co one mają robić. Natomiast z biegiem czasu to nauczanie staje się coraz bardziej powszechne, idzie w kierunku tego królestwo, królowanie Chrystusa, to jest królowanie miłości. Chrystus króluje przez miłość i chrześcijanin uznaje to królowanie, żyjąc miłością. No ponieważ jesteśmy w czasach, gdzie jednak no, prawda jest sierotą, to papież Jan Paweł II bardzo trafnie dokonał takiego mało zauważonego momentu, że podkreśla odpowiedź na kult Najświętszego Serca, na władanie Chrystusa, to jest prawda i miłość. To dzisiaj te dwa taki dwumian, który musimy postawić. I ja myślę, że to jest podstawa, bo jeśli żyjemy prawdą, no to potem będziemy ją umieli zastosować w rodzinie, w polityce, w ekonomii, na uczelni. A jeśli opowiemy się za ideologiami, no to siłą rzeczy rozmijamy się nie tylko z Bogiem, ale z samą rzeczywistością. I drugi element, no to jest ten element ponadczasowy miłości, która jest ponad wszystkim i która dokonuje przemiany świata. To czasem może powodować trudy w człowieku, gdzie uczyć się tej miłości, prawda? Bo dzisiejszy świat pokazuje media czy reklama, szukanie jakiejś kariery, że ja sam mam się stawać panem swojego życia, swojego losu, kariera i tak dalej. Dzisiejszemu człowiekowi trudno jest poddać się władzy komuś, nawet a tym bardziej Chrystusowi, który no nie jest kimś takim, który ma bad nade mną i teraz mi pokazuje drogę, każe mnie, tylko no, ten wymiar duchowy jest no taki zupełnie, zupełnie inny. Jak poddać się panowaniu Jezusa Chrystusa? Czy jak uczyć się tej miłości do Chrystusa? Bo być może to jest kwestia tego, że ludzie świeccy
może a także my, księża, za mało zanurzamy się w Słowie Bożym i może go za mało jeszcze znamy, żeby go lepiej czy właściwie móc naśladować. To, co ksiądz mówi, jest prawdą, natomiast mnie się, żeby udzielić jakiejś takiej wstępnej odpowiedzi, bo nie rozstrzygniemy w kilku słowach całego problemu, ale osobiście dla mnie inspirujący jest początek pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, gdzie święty Paweł pochwala tę wspólnotę Tesaloniczan, wspólnotę kościelną i mówi, że ma wzgląd na ich trud miłości. Mhm. I dla mnie to określenie, jedno jedyne w Nowym Testamencie, jest bardzo takie ważne i do wielu ludzi przemawia. Najpierw musimy się zgodzić, że to jest trud. Mhm. Zgodzić się na rzecz trudną. I przyjąć, że to jest trudne, bo wiara chrześcijańska nie jest łatwa, życie chrześcijańskie nie jest łatwe, miłość też nie jest łatwa. Dzisiaj może nawet nie tyle szuka się takich czy innych atrakcji, tylko szuka się generalnie tego, co łatwiejsze. Natomiast my mamy propozycję trudną i miłość także jest trudem, bo jeśli ktoś sobie wyobraża, że miłość to jest tylko jakaś taka fantazja, która ciągnie nas na skrzydłach ciągle w górę, to nie jest prawdą. Miłość jest trudem i myślę, że my chrześcijanie dzisiaj w obliczu tych rozmaitych trudności musimy właśnie sobie zgodzić się na to, że nasze życie będzie trudne. I jeśli pogodzimy się z tym trudem, to potem znajdziemy odpowiedź na te rozmaite wyzwania, na te pokusę łatwości, takiego łatwego rozwiązania trudnych problemów, bo to czasami nawet w tym wielkim dziele intronizacji no jest coś takiego. Ogłosimy Chrystusa Królem w niejednym przypadku. No teraz to myślenie wyhamowało trochę, szczęśliwie. Ale ogłosimy Chrystusa Królem i nagle wszyscy staniemy się lepsi. Nagle będzie Królestwo Boże na ziemi. No niestety nie będzie. To nie działa tak magicznie. To tak nie działa. Trzeba zgodzić się, że stajemy wobec trudu i jeśli na ten trud się zgodzimy, to potem przyjmiemy wszystko inne. Natomiast jeśli odrzucimy w punkcie wyjścia trud, no to z biegiem czasu odrzucimy chrześcijaństwo, bo jest trudne. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję.